Witam Cię człowieku rozumny. Nazywam się Dawid Myśor to jest program sprawki okiem katolika rano jest piątek 2 lutego, święto oczyszczenia najświętszej Maryi Panny, święto drugiej klasy. Wszystkie sprawy nasze prosimy cię Panie, natchnieniem Twoim uprzedzaj, a pomocą wspieraj, aby wszelka modlitwa i praca nasza od Ciebie się poczynała i przez Ciebie się kończyła. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Watykan i cały kościół. Podczas wywiadu we włoskim telewizyjnym talk show Ke tempo che fa, czyli Jaka jest pogoda, papież Franciszek wyraził nadzieję, że piekło jest puste. W oglądanym na żywo przez 3 miliony widzów w programie, następca świętego Piotra powiedział: To, co powiem, to nie jest dogmat wiary. To moje osobiste przekonanie, które mi się podoba. Lubię myśleć, że piekło jest puste. To pragnienie. Mam nadzieję, że taka jest też rzeczywistość, ale to pragnienie. W programie papież wyznał również, nie po raz pierwszy, że w ciągu 54 lat swojego kapłaństwa nigdy nie odmówił nikomu rozgrzeszenia. Po tej wypowiedzi redakcja Sprawek Okiem Katolika trafiła na bardzo dobry artykuł na ten temat pana Pawła Lisickiego na portalu do Rzeczy.pl. Po jego przeczytaniu poprosiliśmy pana Pawła o komentarz do tej sprawy. Nasza rozmowa będzie na końcu dzisiejszego programu, zamiast tradycyjnej rozprawki. Wielka Brytania. Według najnowszych wytycznych Królewskiego Kolegium Położników i Ginekologów, pracownicy służby zdrowia nie będą zgłaszać policji przypadków nielegalnej aborcji. Niezgodne z prawem uśmiercenie dziecka będzie można zgłosić władzom tylko, uwaga, w przypadku wyraźnej zgody kobiety. Kolegium wyraziło też zaniepokojenie rosnącą liczbą dochodzeń policyjnych w związku z aborcją w późniejszym okresie ciąży. W ostatnich latach liczba zgłoszonych przestępstw związanych z aborcją wzrosła z 27 w roku 2022 do 35 w ubiegłym roku. Kolegium postuluje również, by całkowicie wykreślić aborcję z prawa karnego. Aborcja w Wielkiej Brytanii jest dozwolona do 24 tygodnia ciąży. Nowe wytyczne dla lekarzy oznaczają de facto umożliwienie dzieciobójstwa aż do narodzin dziecka. Jeżeli nastąpi aborcja po 24 tygodniu ciąży, lekarz powie kobiecie, złamała pani prawo, czy wyraża pani zgodę, żebym poinformował policję. Trzecia sprawka to krótka żywotów świętych lub jak dziś informacji o danym święcie – dawka. Dziś obchodzimy święto oczyszczenia Najświętszej Marii Panny, czyli inaczej mówiąc Matki Bożej Gromnicznej. Jest to jedno z najstarszych świąt chrześcijańskich. Przypada 40 dni po Bożym Narodzeniu. W tradycji żydowskiej na pamiątkę ocalenia pierworodnych synów w trakcie niewoli egipskiej każdy pierworodny syn musiał zostać w 40 dni po urodzeniu zaniesiony do świątyni jerozolimskiej, złożony w ręce kapłana i wykupiony za symboliczną opłatą pięciu syklów. Jednocześnie dokonywała się ceremonia oczyszczenia matki dziecka, która od momentu porodu uznawana była za nieczystą. Musiała ona złożyć w świątyni ofiarę z baranka, a jeśli nie było jej stać, z synogarlic lub gołębi. Maryja i Józef złożyli ofiarę synogarlic. Tego dnia w kościołach święci się świece na pamiątkę słów starca Symeona, który wziąwszy dzieciątko Jezus na ręce powiedział – Światłość na oświecenie pogan i na chwałę Izraela. Te świece zwane są gromnicami. Stawia się je w oknach, prosząc Najświętszą Marię Pannę o ochronę podczas burz. Wkłada się je również w dłonie konającym, by odpędzić od nich demony. Święto Matki Bożej Gromnicznej kończy też w Polsce tradycyjny okres śpiewania kolęd, trzymania żłobków i choinek. Stany Zjednoczone. Donald Trump w trakcie wiecu w New Hampshire podziękował katolickiej organizacji Catholic Vote za poparcie jego kandydatury w republikańskich prawyborach prezydenckich. Trump nawiązał przy tym do zeszłorocznej akcji FBI, które wysyłało tajnych agentów do kaplic, w których odprawiana jest tradycyjna Msza Święta. Powiedział, Wyrażam dziś wdzięczność jednej z największych grup lobbyingowych w kraju, Catholic Vote. Nie wiem o co chodzi z katolikami, ale FBI ściga katolików. Dlaczego zatem jakikolwiek katolik miałby głosować na demokratę? Pomyślmy o tym, co oni robią. To okropne. Były, a być może i przyszły prezydent skrytykował również skorumpowaną i przestępczą klasę polityczną, która zniewala ludzi fake newsami. Przekonywał, że rok 2024 będzie decydującą bitwą. Potępił także zaangażowanie administracji Joe Bidena w kolejne, niezwykle kosztowne dla podatników, konflikty zbrojne. Powiedział: Zmiażdżymy Deep State, przepędzimy podżegaczy wojennych, pozbędziemy się globalistów, wykopiemy zdegenerowaną klasę polityczną, która nienawidzi naszego kraju. Rozgromimy fake media. Raz na zawsze wyzwolimy nasz kraj od tych tyranów. Muszę przyznać, że te deklaracje bardzo do mnie trafiają. Jeżeli Donald Trump wygra za 10 miesięcy, będę z naprawdę dużym zainteresowaniem obserwował, co robi. To była sprawka czwarta, a po niej reklama. Uwagi, warta jak w najzdrowszy dla duszy sposób poskromić w sobie codzienne złe nawyki na przykład te polegające na dostarczaniu do swojego organizmu kolejnych dawek dopaminy najlepiej zastąpić je nawykami zdrowymi czyli przede wszystkim ciągłym zwracaniem naszych myśli ku Panu Bogu Wyobraź sobie drogi słuchaczu, że w wolnej chwili zamiast automatycznie sięgać po telefon, myślą sięgasz ku Panu Bogu i oddajesz się pobożnemu rozważaniu. Jest to praktyka, dzięki której prędzej czy później osiągniesz spokój wewnętrzny, a w konsekwencji również i porządek zewnętrzny. W budowaniu takiego nawyku bardzo pomocna może być książka wybitnego jezuity ojca Piotra Szarla pod tytułem Modlitwa na każdą godzinę. Książka podzielona jest na trzy serie, zawierające po 33 rozważania, a w całości stanowiące prawdziwą encyklopedię życia wewnętrznego. Zdaniem jednego z członków zespołu Sprawek Okiem Katolika, warto czytać codziennie po jednym, dwóch rozważaniach z tej książki i następnie modlić się nimi przez cały dzień. Warto spróbować szczególnie w zbliżającym się Wielkim Poście. Link z możliwością zakupu tej książki w sklepie internetowym wydawnictwa PARDWA będzie pierwszym linkiem w opisie tego odcinka. Ojciec Piotr, Szarl modlitwa na każdą godzinę. Ponownie Stany Zjednoczone. Od kilkunastu dni w Teksasie nasila się konflikt pomiędzy republikańskim gubernatorem, katolikiem Gregiem Abotem, a demokratyczną, czyli lewicową, administracją federalną pana Joe Bidena. Gubernator Teksasu ogłosił, że w związku z niewywiązywaniem się przez władze federalne ze swojego konstytucyjnego obowiązku ochrony granic, sprawy w swoje ręce weźmie teksańska Gwardia Narodowa. Greg Abbott polecił podległej sobie gwardii postawienie 50-kilometrowej zapory z drutu kolczastego w miejscu, w którym przybywa z Meksyku najwięcej imigrantów. Warto zauważyć, że nie jest tu mowa o 100-200 osobach, które przemknęły się w nocy. W samym grudniu granice te nielegalnie przekroczyło 225 tysięcy osób. Dla wszystkich rozgarniętych Amerykanów jasne jest, że Lewica chce wpuścić jak najwięcej imigrantów, którzy docelowo, a najlepiej jak najszybciej, mają zasilić grono ich wyborców. I dlatego działania pana Abota, dążące do zatrzymania tej fali, nie spodobały się władzom federalnym, które postanowiły przeciąć zaporę. Wsparł ich w tym Sąd Najwyższy. Gubernator Teksasu oskarżył rząd federalny o łamanie konstytucji, a Gwardia Narodowa zaczęła stawiać nowe zasieki. Greg Abota popiera 25 innych republikańskich gubernatorów i Donald Trump. Niektórzy obawiają się, że rząd federalny wyśle wojsko przeciwko Gwardii Narodowej Teksasu, a to mogłoby rozpocząć coś w stylu wojny domowej. Miejmy nadzieję, że tak daleko lewicowy, globalistyczny rząd pana Joe Bidena się nie posunie. Kanada Aktywista ruchu LGBTQ i inne literki Pan Sean Grevels. Prezes organizacji Stowarzyszenie Dumy pokoju Północy został aresztowany pod zarzutem wykorzystywania seksualnego dzieci, jak poinformował Rzecznik Prokuratury Kolumbii Brytyjskiej. 39-latek usłyszał szereg zarzutów pedofilskich: dwa związane z dotykaniem młodej osoby w celach seksualnych, dwa dotyczące wpływu seksualnego na osobę poniżej 16 roku życia, dwa odnoszące się do posiadania dziecięcej pornografii i kolejne dwa związane z jej sprowadzaniem i dystrybucją. Wszystkie te przestępstwa zostały popełnione w pobliżu miasta Fort St. John, gdzie pan Gravels nadzorował. Noce dumy nastolatków, które jego stowarzyszenie zorganizowało w lokalnych bibliotekach. O sprawie oczywiście bardzo szeroko zaczęły informować wszystkie mainstreamowe media i rozpoczął się ogólnonarodowy ruch analizowania wszystkich finansów dużych fundacji pro-LGBTQ i inne literki i co tak naprawdę tam się dzieje. Niestety, ostatnie zdania to był taki być może średnio udany sarkazm. O takich niewygodnych faktach w mainstreamowych mediach jest cisza. Siódma sprawka to krótka katechizmu. Dawka. Katechizm według sumy teologicznej św. Tomasza z Akwinu. Część druga. Człowiek wyszedł od Boga i powinien wrócić do Boga. Rozdział drugi. Szczegółowy opis powrotu człowieka do Boga. Kontynuacja punktu drugiego. Wiara, jej natura oraz warunki aktu wiary. Credo i formuła aktu wiary. Grzechy przeciwko wierze. Niewiara. Herezja, apostazja i bluźnierstwo. Czy cuda są ostatecznym dowodem interwencji Boga? Tak, gdyż cud jest znakiem własnym Boga. Żadne stworzenie nie może go dokonać przy pomocy własnej mocy. Gdzie znajduje się ten opis nadprzyrodzonych interwencji Boga i jego objawienia? Opis ten znajduje się przede wszystkim w Piśmie Świętym, czyli Biblii. Co należy rozumieć jako pismo święte, czyli Biblię? Należy przez to rozumieć księgi podzielone na dwie grupy, które nazywają się Starym i Nowym Testamentem. Czy te księgi są podobne do innych książek? Nie, te księgi nie są podobne do innych rzeczy napisanych, gdyż wszystkie inne zostały napisane przez ludzi, podczas gdy te księgi zostały napisane przez samego Boga. Co należy rozumieć przez to, że te księgi zostały napisane przez samego Boga? Należy przez to rozumieć, że Bóg jest głównym autorem tych ksiąg, a posłużył się do ich napisania ludźmi przez siebie wybranymi jako swoimi narzędziami. Czy wszystko zatem, co znajduje się w tych księgach, zostało tam umieszczone przez Boga? Tak, wszystko, co znajduje się w tych księgach, zostało tam umieszczone przez Boga jeśli chodzi o pierwszy egzemplarz, sporządzony przez świętych pisarzy, gdyż wszystkie następne pochodzą od Boga w takim stopniu, w jakim są zgodne z pierwszym egzemplarzem. Czy kiedy czytamy te księgi, to jest tak, jakbyśmy słyszeli samego Boga mówiącego do nas? Owszem, kiedy czytamy te księgi, to jest tak, jakbyśmy słyszeli samego Boga mówiącego do nas. Ale czy możemy popełnić błąd dotyczący znaczenia Słowa Bożego? Tak, możemy popełnić błąd dotyczący znaczenia Słowa Bożego, gdyż choć są fragmenty, które są same w sobie jasne, to jednak są też takie, które są niejasne. Skąd bierze się ta niejasność w Słowie Bożym zapisanym w Piśmie Świętym, czyli Biblii? Ta niejasność bierze się przede wszystkim z tego, że Słowo Boże zawiera w sobie tajemnicę Boże które dotyczą tego, co jest najistotniejsze, czyli prawd, które znane są samemu Bogu, a których pojęcie przekracza możliwości każdego stworzonego rozumu. Następnie niejasność bierze się ze starożytności tych ksiąg, napisanych przede wszystkim dla ludów, które nie posługiwały się naszym językiem, ani nie miały naszych zwyczajów. W końcu pochodzi ona z błędów, które mogły się wkraść, zarówno do egzemplarzy w języku oryginału, jak też podczas tłumaczenia. I sporządzania kopii przetłumaczonych ksiąg. Czy jest ktoś, kto ma pewność, że nie może się pomylić co do znaczenia Słowa Bożego w Piśmie Świętym czyli Biblii i co do tego, gdzie to Słowo Boże można odnaleźć? Tak, jest to papież i poprzez niego Kościół Katolicki w ramach Nauczania Powszechnego. Dlaczego papież i poprzez niego Kościół katolicki w ramach nauczania powszechnego nie mogą się mylić co do znaczenia Słowa Bożego w Piśmie Świętym, czyli Biblii oraz co do tego, gdzie to Słowo Boże zostało zachowane? Dlatego, że sam Bóg zdecydował, że mają być nieomylni. A dlaczego Bóg zdecydował, że mają być nieomylni? Dlatego, iż bez tej nieomylności ludzie nie posiadaliby koniecznych środków, aby w sposób pewny móc osiągnąć nadprzyrodzony cel, do którego Bóg ich powołał. Czy to właśnie mamy na myśli, gdy mówimy, że papież i Kościół cieszą się nieomylnością, jeśli chodzi o sprawy dotykające wiary i moralności? Tak, właśnie to mamy na myśli. Oznacza to, że papież i Kościół nie mogą nigdy się pomylić ani nas źle nauczać. Jeśli przekazują ludziom lub interpretują dla nich słowo Boże, w tym co dotyczy prawd zasadniczych, odnoszących się do tego, w co trzeba wierzyć, albo co należy czynić, aby osiągnąć to, co pewnego dnia powinno stać się dla nas doskonałym szczęściem. Czy jest jakieś streszczenie tych zasadniczych prawd dotyczących tego, w co trzeba wierzyć oraz tego, co należy czynić, by pewnego dnia posiąść szczęście doskonałe? od tego pytania zaczniemy w poniedziałek. Polska. Jak informuje Dziennik Wschodni, nowym dyrektorem Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Lublinie została pani doktor Kamila Ćwik. Pani doktor nie jest jednak lekarzem, a doktorem nauk społecznych. Szczyci się dyplomem w zakresie ekonomii i finansów, uzyskanym na Uniwersytecie Gdańskim. Jednym z głównych celów nowej pani dyrektor jest rozwój ginekologii dziecięcej, w tym wsparcie dla osób transpłciowych. W rozmowie z Dziennikiem Wschodnim nowa dyrektor szpitala powiedziała: Takim najbliższym zakresem zmian, które nas czekają, jest ginekologia dziecięca. Kliniczny oddział ginekologii będzie miał za zadanie wspomagać ofiary przemocy seksualnej oraz wdrożyć kompleksowy program opieki nad osobami transpłciowymi. Jesteśmy w trakcie kompletowania dokumentów i kontraktowania z Narodowym Funduszem Zdrowia. Ostatnia sprawka to zwykle krótka rozprawka, ale dziś zamiast niej zgodnie z zapowiedzią, krótka rozmowa z redaktorem Pawłem Lisickim, do której odsłuchania zapraszam teraz. Naszym gościem jest pan Paweł Lisicki, redaktor naczelny Tygodnika do Rzeczy i autor wielu książek poświęconych modernistycznej rewolucji w Kościele. Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry panu. Pierwsze pytanie, jakie chciałbym panu zadać, dotyczy formy wypowiedzi papieża Franciszka. Mówi on, że nie jest to nauczanie, ale jego osobiste przekonanie, które mu się podoba oraz nadzieja, którą wyraża. Nadzieja, że piekło jest puste. Co to może znaczyć dla całego Kościoła, że głowa Kościoła dzieli się takim swoim osobistym przekonaniem, swoją nadzieją? No, to jest moim zdaniem taka forma pewnego podstępu czy pewnego sprytnego obejścia. No, bo to de facto oznacza, że ja mam nadzieję na to, że nie jest prawdziwe to, czego nauczał Pan Jezus w Ewangelii i tego, czego naucza Kościół. Nie mówię w związku z tym, że ja to odrzucam albo że tego nie przyjmuję. Ale że mam nadzieję, czyli mam żywie pewne uczucie, mówiący, że to jest nieprawdziwe. No bo gdybyśmy się kierowali tak nauczaniem Kościoła, jak i tym, co jest zawarte w Nowym Testamencie, to oczywiście podstaw dla takiej nadziei nie ma. I to jest istota sprawy. Nadzieja w rozumieniu chrześcijańskim musi mieć swoje oparcie w wierze, a tym. Czym jest wiara, czy tym, na czym ona polega, to zostało zdefiniowane, czy zostało opisane chociażby w katechizmie Kościoła i w doktrynie Kościoła. No więc, żeby uciec przed tą doktryną, mówi się o nadziei. Czy zgodzi się Pan z tym, że wszyscy autorzy zmian Powiedzmy, po Soborze Watykańskim II zawsze używają takiego języka, że pod pewnym kątem patrząc, można stwierdzić, że tak naprawdę niczego nie zmienili. W każdym razie z każdej tego typu wypowiedzi, czy nawet dokumentu, mogą potem wybrnąć, że tak naprawdę on niczego nie zmienia, a jednocześnie przemytane są bardzo zwodnicze treści. To jest, moim zdaniem, istota zmian i istota sposobu ich wprowadzenia. Stąd mówię o tej, o tej zwodniczości albo podstępie, gdzie głosi się najpierw jakąś tezę, następnie tak się ją, że tak powiem, uwarunkowuje, żeby pokazać, że ona tak naprawdę często ma całkiem inne znaczenie, niż nam by się wydawało. No, dokładnie tak jest w przypadku piekła. Wielu tych, którzy głosi teorię tzw. Tak pustego piekła, czyli twierdzi, że wszyscy zostaną zbawieni, nie mówi wprost o, wszyscy zostaną zbawieni, nikt nie zostanę potępiony. Ale mówią, mam na to nadzieję, a moja nadzieja wynika z tego, że nie może być inaczej, bo gdyby było inaczej, to by się okazało, że Bóg jest niesprawiedliwy, albo Bóg jest surowy, albo Bóg jest okrutny, albo wypacza to rozumienie godności człowieka i tak dalej, i tak dalej. Czyli w taki sposób formują tę tezę, żeby tak naprawdę zaprzeczyć klasycznej nauce Kościoła. No nie mogą tego robić, albo nie chcą tego robić wprost, bo boją się oburzenia wiernych. Więc żeby obejść to, posługują się Podstępem mu się w taki sposób, żeby nie zostać złapanym za rękę. Akurat w dzisiejszym odcinku, w krótkim segmencie, w którym omawiamy katechizm według Sumy Teologicznej Świętego Tomasza z Akwinu, mowa była o nieomylności papieża. I Kościoła co do znaczenia słowa Bożego zawartego w Piśmie Świętym. A podczas tego pontyfikatu papież powiedział już naprawdę bardzo wiele rzeczy, które można by interpretować jako sprzeczne z odwiecznym nauczaniem Kościoła. Jak zwykły wierny może wybrnąć z pewnej <laughs> dezorientacji, która yy, może się narzucać w takiej sytuacji. Na przykład teraz, kiedy papież mówi o tym, że ma nadzieję, że piekło jest puste. Jak to się ma do jego nieomylności? Nieumylność papieża y, oczywiście została dokładnie zdefiniowana w do, dekrecie y, y, pastor Eternus podczas I osobu watykańskiego y, i tam z pewnością, y, gdzie wyraźnie rozróżnia się między tak zwanym nauczeniem papieża jako osoby prywatnej czy teologa prywatnego, a papieża jako głowy kościoła czy jako następcy św. Piotra, tak można powiedzieć. I ten, w tym drugim przypadku są podane konkretne warunki, kiedy w jakim momencie taka Wypowiedzi jest nieumylna, na przykład oparcie się na źródłach tradycji, na przykład zobowiązanie całego, całego świata katolickiego, uznanie, że to, jest, że to jest nauka uniwersalna dotycząca religii bądź moralności. Natomiast to, co jest pewne, że nauką kościoła nie są wypowiedzi w telewizjach, czy w wystąpieniach, czy w czasach różnych podróży, czy konferencji prasowych, czy w książkach, czy w ulotkach itd., papieski. Ja wiem, że to jest bardzo trudne wielu do roz ponieważ media podają wcielają za każdym razem, mówią papież, papież, papież no więc yy, nie rozróżniają tego papieża jako nauczyciela powszechnego od papieża jako prywatnej osoby czy prywatnego teologa, który ma takie lub inne poglądy i to powoduje gigantyczny zaos, zamęt i chaos bo wielu sądzi, że te najdziwniejsze wypowiedzi yy, zresztą nie tylko tego papieża ale najdziwniejsze wypowiedzi yy, no można traktować niemal jak słowo objawione, no tak nie jest, kościół wyraźnie się przed tym bronił, święty Tomasz zaklinał też też to bardzo dobrze i bardzo dokładnie opisał. Co więcej, święty Tomasz Zakwinu można by powiedzieć, że też bardzo dokładnie opisał, czy wskazał na to, że jest tylko jedna sprawa, czy jedna dziedzina, w której człowiek ma obowiązek przeciwstawiania się również papieżowi. Tą dziedziną jest czystość wiary. On no, to dokładnie pisał, że to jest jedyne odwołanie się, czy sytuacja, w której wiara jest zagrożona, pozwala przeciwstawić się w każdej sytuacji każdemu zwierzchnikowi, tak? powołując się zresztą tutaj na, na Pismo Święte. Więc yy, owszem, Papieża należy słuchać, ale należy go słuchać jako nauczyciela powszechnego, czy wiary, a nie papieża jako osoby, która wypowiada różnego rodzaju mniej bądź bardziej, bardziej kontrowersyjne opinie w różnych programach telewizyjnych, radiowych czy innych. A czy podczas tego pontyfikatu papież Franciszek chociaż raz użył takiej formuły, która zmienia nauczanie powszechne? Nie. Moim zdaniem ani razu nie skorzystał, chociaż nie, 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 to jest zresztą nie tylko nie tylko, nie tylko papież Franciszek, to jest w ogóle moim zdaniem sposób działania wielu, właściwie praktycznie wszystkich posłowolowych papieży, mianowicie wszystkie kontrowersyjne decyzje są tam, czy pojawiają się tak zwane decyzje duszpasterskie, czyli praktyczne. W związku z tym nawet jeśli są to rzeczy całkowicie szalone z punktu widzenia doktryny katolickiej, jak był parką. Seksualnych, one nie są przedstawiane jako powszechnie obowiązująca nauka moralna, tylko są zawsze traktowane jako tak zwane rozwiązanie praktyczne, czy pragmatyczne i efekt troski duszpasterskiej, a nie nauki teoretycznej. Więc to jest, to jest ta, taka właśnie metoda, metoda działania, bo w ten sposób można, no, również tak jest w przypadku tym, tego piekła, o którym tutaj mówimy, tak? To znaczy papież nie ogłasza, nie ma piekła, tylko mówi, że woli tak myśleć, albo lubi tak myśleć, co wyraża, i, I potem można powiedzieć, no tak mówię myśleć, żeby zachęcić ludzi, żeby się nie pieku. piekła. Jak się bali piekła, no, to to jest niedobrze i tak dalej. No, to to jest wyłącznie właśnie kwestia takiej pedagogiki i pewnych praktycznych rozwiązań. Także to na pewno nie jest nauka nie, nieomylna i tak, tak papierze obecnie nie działają, ale co nie znaczy, że nie wprowadza się w ten sposób jeszcze większego zamętu? Myślę, że to jest warte podkreślenia i może powtórzenia. Czy możemy rozumieć, że nic, co do tej pory powiedział światu papież Franciszek, nie stoi w sprzeczności z nieomylnością papieską, albo nawet nie dotyczy tej nieomylności, ponieważ papież Franciszek ani razu nie skorzystał z tej formuły, czyli nie mówił niczego w tym trybie, którego dotyczy nieomylność papieska. Czy tak możemy to rozumieć? No, można by to tak to rozumieć na pewno, że nic, że inaczej można powiedzieć. Do tej pory papież Franciszek nie zdefiniował żadnego dogmatu ani nie ogłosił żadnej nauki, która by powszechnie obowiązywała katolików. Tak można powiedzieć. Co więcej, sam odwołuje się często do katechizmu. Może z jednym wyjątkiem zastanawiam się, mianowicie nauki dotyczącej dopuszczalności kary śmierci. Być może to jest jedyna, jedyna nowa nauka, czyli twierdzenie, że kara śmierci jest. Jest moralnie niedopuszczalna, która no, może nie ma charakteru takiego nieomylnego, ale bardzo podobny, ponieważ została wprowadzona do katechizmu i papie, papież Franciszek ogłosił, zresztą, popełniąc się sam na siebie, że to jest nauka wszechnie bieżąca. Panie redaktorze, bardzo panu dziękuję za wizytę. Zawsze jest mi bardzo miło pana gościć. Mam nadzieję, że pana wypowiedzi trochę rozjaśniły naszym słuchaczom sytuację. Dziękuję bardzo, mam nadzieję, że się też nie przyczyniłem do zaciemnienia, biorąc pod uwagę, jak wszystko jest niejasne i pełne zamętu. Też mam taką nadzieję, natomiast ta nadzieja u mnie graniczy z przekonaniem, że to były wypowiedzi rozjaśniające. Jeszcze raz bardzo Panu dziękuję i z Panem Bogiem. Jest Bogiem. Maryjo, posłusz się mną dziś, jak chcesz. Wykorzystaj mnie, jak chcesz. Byle tylko, choć jeden grzesznik zszedł z drogi zatracenia, poszedł do spowiedzi świętej i zwrócił się ku Panu Jezusowi. To na dzisiaj wszystkie sprawki Okiem Katolika rano. Jeżeli chcesz nam pomóc, daj proszę łapkę w górę pod tym filmem na YouTube i napisz co najmniej pięciowyrazowy komentarz. Jeżeli chcesz wesprzeć zespół sprawek Okiem Katolika, Regularnie na Patronite lub tutaj na YouTubie, albo jednorazowo przez wpłatę najmniejszej chociaż kwoty, to szczegóły jak można to zrobić znajdują się w opisie tego odcinka. Wszystkim bardzo dziękuję i przypominam, że w tę niedzielę zostanie odprawiona kolejna już msza święta w intencji o Boże błogosławieństwo dla wszystkich wspierających to dzieło. Jeszcze raz wszystkim bardzo dziękuję. Mój drogi słuchaczu, życzę Ci błogosławionego dnia. Panno przeczysta, módl się za nami. Człowieku rozumny, trzymaj się. Nie łam się i bardzo Ci dziękuję za Twój czas. Mam nadzieję, że do usłyszenia w poniedziałek rano. Zostań z Panem Bogiem.